Siemo, z Wiedźmina 3 usunięto naprawdę sporo dialogów, scen, a nawet i zakończeń pewnych misji. I chociaż normalnie w grze nie będziemy mogli tego całego usuniętego kontentu zobaczyć, to dzisiaj... dzisiaj przygotowałem dla was odcinek specjalny. Nie tylko to, co zostało usunięte, sobie omówimy, ale przede wszystkim wam te wszystkie rzeczy w grze pokażę. Jak na przykład zupełnie nowe zakończenie misji z animowanymi scenami, czy zupełnie nowe podki. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na naszego wiedźmańskiego szefowego Discorda Wielka Redania. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Bój się Boga, jak tutaj nie zostawisz subskrypcji, a właściwie to bogini, Werny, z którą to twórcy Wiedźmina chcieli nam dać porozmawiać. Jednak ostatecznie zrezygnowali z tego pomysłu. Poprzez porozmawianie mam na myśli pomodlenie się przy kapliczkach bogini, które znajdziemy w Velen, a z których to planowano, abyśmy mogli otrzymać boosta w postaci zwiększonego maksymalnego zdrowia aż o 20% na 20 minut. Czyli przykładowo taka modlitwa z naszego 1000 HP robiła nam 1200 HP. Te kapliczki nie były oznaczone na mapie, jak to ma miejsce przykładowo z miejscami mocy, i musiałeś je znaleźć ręcznie, aby dostać boosta. Po pomodleniu się dostawałeś napis: twoje modlitwy zostały wysłuchane, żywotność zwiększyła się o 20%, lub jeżeli już to zrobiłeś, twoje modlitwy już zostały wysłuchane. Wróć później. Te kapliczki bogini znajdziemy tylko i wyłącznie w Velen, a konkretnie w tych miejscach. Mod, który przywraca mechanikę modlenia się, nazywa się Restored Content Shrines of Verna, czy jakoś tak. Istnieje jasny dowód na to, że narzędzia płatnerskie i narzędzia kowalskie w Wiedźminie 3 miały pełnić nieco większą rolę niż pełnią aktualnie. Wszystkie narzędzia, które służą nam aktualnie w grze Wiedźmin 3 do naprawy, we wcześniejszej wersji nie tylko miały naprawiać rzeczy, ale również wzmacniać je i dodawać im różnego rodzaju efekty, a ponadto miało być ich po prostu więcej. Jak przykładowo taka elfia osełka, która dawać nam miała 10% siły ataku więcej, czy taka krasnoludzka osełka, która dawać nam miała 15% ataku więcej i dodatkowo 2% premii przy trafieniu krytycznym. No i oczywiście naprawiać uszkodzony miecz też za zadanie miała. Więcej chyba nie ma co się nad tym rozwodzić. Mod, jak coś, nazywa się Restored Content Usable Whetstones. Czas na kolejne usunięte z gry rzeczy. Restored Content Food przywraca, jak oczywiście sama nazwa wskazuje, mechanikę walki. No oczywiście szamę przywraca. I dodaje do naszej gry takie jedzenie jak przykładowo wiśnie, nilfgaardzkie cytryny, które, ciekawostka, prawdopodobnie miały służyć do wytwarzania cytrynówki, smażony bażant, który stworzony został jako item ekskluzywny, do karczmy bażanciarnia, ale ostatecznie nigdy tam nie trafił, zupa z raków, która miała być ekskluzywną potrawą do karczmy kuroliszek. Normalnie zachęcałbym do skosztowania naszej słynnej zupy rybaka, ale niestety, akurat... skończyły się raki. Ale ostatecznie z jakiegoś powodu nie trafiła do gry, tak samo jak pasztet z zająca, który również dostępny miał być tylko w karczmie kuroliszek. I tak samo w sumie suszona kiełbasa. Jajecznica za to, to potrawa, która stworzona została na potrzeby questa, najbrzydszy człowiek na świecie. W pewnym momencie musieliśmy nakarmić w tym questie Yennefer. Swoją drogą nagrywałem kiedyś o tym odcinek, więc jeżeli nie widzieliście, to prawy górny róg. W tej misji mogliśmy albo ugotować omlet, albo jajecznicę. Ostatecznie cały ten fragment został usunięty wraz z tymi daniami, które tam przygotowywaliśmy. Jajecznica nigdy nie została ostatecznie dodana do żadnego handlarza, tak samo jak omlet. Więc twórca Restored Content Food postanowił dodać zarówno omlet, jak i jajecznicę do dań, jakie posiadać będą niektóre karczmy. Pancerz Szkoły Wilka wyglądał kiedyś również inaczej, a zmieniono jego kolorystykę w momencie, kiedy do gry w 2016 roku wyszedł dodatek Krew i Wino. A wraz z tym dodatkiem do gry trafiły farby i można było przefarbować sobie zbroję. Mod nazywa się Wolf Armor Restored. Kiedyś kolorki wyglądały tak. I skoro już porozmawialiśmy o nudnych rzeczach, czas na prawdziwą zabawę. Dodatkowe eliksiry. Orka. W podstawowej grze orka posiadała tylko jeden poziom i nadal posiada, jakby to jest podstawowa gra. I zawsze zwiększa ona nasz zapas powietrza o 50% i oczywiście poprawia naszą widoczność pod wodą. Jednak twórcy nie planowali tak od początku. Z początku orka miała zawierać kilka poziomów
i ulepszona orka miała nam dawać 75% więcej powietrza, a doskonała orka aż o 200% powietrza więcej. Do gry miał też powrócić eliksir Tiara, który znaleźć możemy w Wiedźminie 2. Według opisu z Wiedźmina 2 eliksir ten wpływa na kości, utwardza gnaty i wzmacnia ścięgna. Eliksir ten miał jednak pełnić inną rolę w Wiedźminie 3. Z początku każda akcja w Wiedźminie 3 zabierać nam miała wytrzymałość. Mniej więcej tak jak to zrobiłem w filmie, nie uwierzysz co zrobiłem z Wiedźminem 3. Napój Tiara miał redukować właśnie te koszty wytrzymałości tych wszystkich akcji. Ataku, uniku i parowania. Zważywszy, że gra miała się wtedy na tym opierać, faktycznie ten eliksir miał całkiem spore znaczenie. Kiedy zrezygnowano z tego pomysłu, tej mechaniki soulsowej, zrezygnowano też z eliksiru, który ostatecznie został usunięty z gry. Ostatecznie udało się go przywrócić do gry, a ten redukuje nam w wersji podstawowej 10% kosztów wytrzymałości, a na swoim najwyższym poziomie aż o 30%. Virga. Virga jest ulubionym eliksirem Wiedźminów, którzy nad śmiały atak przekładają bezpieczeństwo. To opis eliksiru z Wiedźmina 1. Napój ten zwiększał odporność w Wiedźminie i sprawiał, że Wiedźmini stawali się mniej wrażliwi na ataki. Trucizny, ogień, no jak i terminatorzy. Eliksir ten również miał powrócić w Wiedźminie 3, ale z nieznanych nam powodów został wycięty. Eliksir ten był stworzony na samym początku tworzenia Wiedźmina 3, kiedy zapewne jeszcze nawet twórcy nie wiedzieli do końca czego chcą. Zważywszy, że tak wcześnie został wycięty, nie wiemy co za bardzo miał w nim robić. Możemy tylko zakładać, że tak samo jak w Wiedźminie 2, za zadanie miał sprawić, że Wiedźmin staje się po prostu nieśmiertelny. Wierzba to eliksir, który to zażyć mogliśmy w Wiedźminie 1, chociaż w Wiedźminie 3 też miał pełnić tam swoją funkcję. Eliksir wierzba w Wiedźminie 1 zwiększał koordynację ruchów i zapewniał odporność na urazy. W Wiedźminie 3 miał robić prawdopodobnie dokładnie to samo, aczkolwiek został z niego usunięty gdzieś w połowie produkcji. Możliwe, że eliksir został wycięty na rzecz odwaru z czarta, który robi praktycznie dokładnie to samo. Prawdopodobnie miał zapewniać całkowitą odporność na efekty zachwiania i redukować efekt powalenia, feromony nekerów, niedźwiedzi oraz utopców. Feromony do gry zostały stworzone przez twórców i w tej grze nadal są. Jednak problem z nimi jest taki, że w żadnym miejscu na mapie nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnego schematu, który umożliwiłby nam ich stworzenie. Co jasno pokazuje nam, że feromony, czy jak to się kurde tam czyta, zostały wycięte z gry na bardzo późnym etapie jej tworzenia. Feromony można było ulepszać, a sam eliksir sprawia, że po prostu potwory nas ignorowały. I po prostu nas nie atakowały. W grze o zabijaniu potworów raczej się powinno te potwory zabijać. No nie jestem jakimś ekspertem, no ale tak mi się wydaje. Także chyba całkiem słuszna decyzja z tym wycięciem tych feromonów. Co to tam jest? W grze można było też znaleźć podkę Druid Techniques, czy Techniques. W grze można było też znaleźć taką podkę, która pozwalała na tworzenie receptur alchemicznych na trzeci poziom. Oraz podka Mastercrafted Potion, która, a zresztą w sumie kogo to obchodzi. Jak się udało przywrócić podkę o nazwie Extract de Vriesa. Ten eliksir ma super efekt i dzięki niemu możemy wykrywać wrogów z większej odległości, a ci po prostu się świecą. Bardzo się świecą. Tak samo jak to miejsce miało w Wiedźminie 1. Zwłoki będą też bardziej widoczne, a właściwie te woreczki, co zawsze pozostają po zwłokach i po zażyciu eliksiru, pulsować będą na takie lekkie, pomarańczowe światło. Nie wiemy jednak, czy tak jak widzicie teraz, tak miały wyglądać kolory po zażyciu tego eliksiru, bo jedyne co pozostało w plikach gry, to komentarz twórców. Ujawnia niewidoczne stworzenia. A wszystkie te podki możecie wypróbować sami, pobierając modyfikacje Restored Content, Additional Potions. Ale czas na coś jeszcze fajniejszego niż podki. Czas na dodatkowe sceny przy zakończeniu, które udało się przywrócić dzięki modyfikacji Restored Content Ciri's Fate. Na pewnym etapie z gry twórcy planowali, aby jeszcze kilka decyzji miało wpływ na to, czy ostatecznie Ciri zostanie wiedźminką cesarzową, czy ucieknie od Geralta. Decyzje, które miały mieć jeszcze wpływ, to czy ukradniemy konie w misji wyrównanie rachunków, czy też nie, jak i to, co powiemy zaraz przed tym, jak Ciri wejdzie do portalu. Decyzje te oczywiście nadal istnieją w grze, ale nie mają wpływu na nasze zakończenie. W misji wyrównanie rachunków próbujemy odbić Jaskra. A tak poważnie, no chyba nie muszę tłumaczyć, co robimy w misji wyrównanie rachunków.
No oczywiście wyrównujemy rachunki. Wpierw z juniorem, a potem z kelnerką Złotego Jesiotra. Po rozmowie właśnie z Beą, czyli tą kelnerką, udajemy się do cyrkowców, którzy to wcześniej pomogli Ciri. Udajemy się do nich z pieniędzmi. Jednak ci ostatecznie tych pieniędzy nie przyjmują. Siadamy zatem przy ognisku i rozmawiamy sobie z nimi do momentu, kiedy nie wpada Egar. Zmartwiony, że nie udało mu się kupić koni, a bardzo ich potrzebują. Więc jak się nie udało kupić, to można ukraść, nawet się wtedy pieniędzy nie wyda. A my możemy się odwdzięczyć, pomagając im w tej kradzieży. To jest właśnie decyzja, która miała mieć wpływ na zakończenie. Jeżeli zdecydowaliśmy, że im nie pomożemy, miało to oznaczać plus jeden punkt w stronę złego zakończenia. Z kolei jeżeli im pomogliśmy, oznaczać to miało plus jeden punkt w stronę dobrego zakończenia. A ostatecznie przy samym końcu, kiedy Ciri wchodzi do tego portalu, mogliśmy zauważyć taką prerenderowaną scenę. Druga decyzja to dokładnie cztery kwestie dialogowe, które mamy do wyboru w dosłownie ostatnim zdaniu, jakie mówimy do Ciri. Pierwsza i druga opcja dialogowa, czyli po prostu nic nie mówić lub zabronić jej wejść do tego portalu, to jeden punkt w stronę złego zakończenia. Trzecia i czwarta opcja, czyli nie rób tego albo powodzenia, oznaczać miało jeden punkt w stronę dobrego zakończenia. A my na samym końcu mogliśmy zobaczyć dodatkową scenkę. Gra generalnie podlicza wszystkie decyzje właśnie w takim prostym systemie punktowym. I w zależności, gdzie tych punktów mieliśmy więcej, takie zakończenie po prostu będziemy mieli. Wystarczy, że będziemy mieli jedną decyzję więcej od tych złych, no już mamy dobre zakończenie. Zakończenia mieliśmy też w misji w samym sercu lasu. I to takie pełne animowane. Jednak ostatecznie zostało to wycięte z gry. Misja w samym sercu lasu to naprawdę ciekawa misja z ciekawymi zakończeniami i naprawdę ciekawym plot twistem. Opowiem wam w skrócie, co tam się dzieje, ale jeżeli nie graliście tej misji, to polecam sobie zobaczyć i wrócić tu po zakończeniu questa. Misja w samym sercu lasu zaczyna nam się na Skellige i możemy ją zacząć albo znajdując ogłoszenie na tablicy, albo przybywając bezpośrednio do mieściny Fairland, gdzie okazuje się, że pewien duch lasu zaczyna zabijać coraz więcej ludzi w wiosce. Tym duchem lasu okazuje się Leszy, który dopóki ludzie polowali z dzidami, to ich tolerował, ale kiedy coraz bardziej zaczęli się panoszyć, postanowił im pokazać, kto jest królem tego lasu. Misja ta ma bardzo swoją drogą unikalny las i nie jestem pewien, czy to, co powiem, to w 100% prawda, ale wydaje mi się, że nigdzie, absolutnie nigdzie w grze takiego widoku jak ten tutaj nie możemy znaleźć. Unikalne i naprawdę przepiękne miejsce. Ostatecznie stary Leszy okazuje się dużo ciekawszym potworem i dużo bardziej rozumnym, a my do wyboru go mamy albo zabić, albo się z nim ułożyć. Misja ta ma trzy zakończenia, które po prostu wam teraz puszczę. The covenant between Fairland and the woodland spirit was renewed. A new generation of hunters entered the woods, and it seemed all would be as before. But the spirit proved hungry, feeding on the villagers' life force. In time, they weakened, and the women ceased to bear young. Fairland grew gray and decrepit. Once its last inhabitants died, the forest engulfed its ruins. The woodland spirit was dead, and Fairland became a village like any other. Soon the fearsome warriors who had once stalked its woods were but a memory. Yet its old quarrels with its neighbors flared anew. The day after the feast of Bron Trochane, the village was raided. The people of Fairland outlived the woodland spirit by only 3 months. The covenant between Fairland and the woodland spirit was renewed. The guardians of tradition had been murdered. Yet the villagers adhered to their teachings. But the spirit proved hungry, feeding on the villagers' life force. In time, they weakened, and the women ceased to bear young. Fairland grew gray and decrepit. Once its last inhabitants died, the forest engulfed its ruins.
Z gry zostało jeszcze usunięte to. Na pierwszy rzut oka możesz się grubo zastanawiać, co tu się dzieje, ale generalnie chodzi mi tutaj o łyżwiarstwo. Oczywiście nie można było tak jak ja teraz, sobie jeździć po trawie, tylko po normalnym lodzie. Mechanika ta miała mieć zastosowanie w misji na cienkim lodzie, czyli w misji, gdzie za zadanie mamy zabić Karantira i gdzie faktycznie pod naszymi stopami znaleźć mogliśmy lód. Deweloperzy stworzyli tą mechanikę, ale za powód, czemu ta mechanika ostatecznie nie trafiła do finalnej gry, podali, że chcieli ją wprowadzić na bardzo późnym etapie i niestety mogło się to wiązać z masą błędów, które nagle by mogły popowstawać wszędzie. Podobno można też zrobić jakieś uniki i nawet jakieś cięcie jeżdżąc na tym lodzie, no ale muszę wam to pokazać w filmiku nagranym przez autora moda Restored Content Ice Skating, bo jedyne co ja mogę, no właśnie tyle mogę co teraz widzicie, czyli no nie za dużo. Jeżeli podobają ci się moje materiały, a jeszcze tego nie robicie, zostawcie subskrypcję na kanale i wpadnijcie na giga szefowego wiedźmińskiego Discorda. Bardzo aktywnego wiedźmińskiego Discorda, swoją drogą. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia.